Witam, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, czy może pan nam zagwarantować, że jesienią i zimą nasze kaloryfery w całej Polsce będą gorące? Robimy wszystko jako ciepłownicy, którzy dostarczają ciepło systemowe, żeby ciepła nie zabrakło. Ale trzeba mieć świadomość, że jest bardzo duży problem związany z dostawą węgla, z możliwością pozyskania tego węgla na rynkach światowych i duży problem związany z drastycznymi podwyżkami cen węgla, które wahają się od 250%, jeżeli chodzi o polski węgiel, do 600%, jeżeli mówimy o węglu importowanym. Czyli gwarancji mieć nie możemy, że będą gorące, a nie tylko ciepłe, nie tylko letnie. Mogę mówić w imieniu naszych przedsiębiorstw, które zaopatrują 42% gospodarstw domowych. Może się zdarzyć taka sytuacja, szczególnie tam, gdzie mamy małe, średniej wielkości przedsiębiorstwo, że nie będą dotrzymywane standardy wynikające z umów. Czyli, że temperatura będzie niższa, mówiąc wprost. Może być taka sytuacja, że temperatura będzie w mieszkaniach niższa. A czy to samo dotyczy ciepłej wody w kranie? Myślę, że nie. Bardziej jest zagrożone ogrzewanie. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie zakładamy scenariusza czarnego, ale trzeba się liczyć z możliwością obniżania temperatur w naszych mieszkaniach. To porozmawiamy jeszcze o cenach. O ile ten komfort będzie droższy, ten komfort tego, żebym ja miał ciepło w domu, żeby mój kaloryfer, to ciepło z sieci było cały czas, o ile ja będę płacił więcej w tym roku w porównaniu z zeszłym, o ile będę płacił w przyszłym roku więcej niż w tym, co było na przykład w roku 19, 20, 21? Szacujemy, że cena ciepła systemowego wzrośnie od kilkudziesięciu do kilkuset procent. To zależy od tego, ile w portfelu mamy węgla krajowego, który zdrożał o 250%, a ile mamy węgla importowanego, tak jak wspomniałem, o 600% jest podwyżka cen. Pamiętajmy również, że bardzo drogie są uprawnienia do emisji uprawnień dwutlenku węgla, dzisiaj na poziomie ponad 80 euro za tonę. To są te elementy, które powodują tak wysoki wzrost cen ciepła. To wszystko rozbijemy na czynniki pierwsze w ciągu dalszym naszej rozmowy. Już teraz zapraszam do radia internetowego RMF24 oraz na naszą stronę rmf24.pl, a także na nasze media społecznościowe, czyli Facebook i Twitter. Zapraszam. To kontynuujemy rozmowę. To po kolei. Najpierw porozmawiamy o bezpieczeństwie dostaw. Ile procent węgla potrzebnego na ten sezon grzewczy macie już zabezpieczone, zarezerwowane? Czy to fizycznie tutaj, czy w tych pewnych kontraktach? My kupujemy węgiel zarówno od polskich producentów, jak i importowany. Cały sektor ciepłownictwa systemowego mówi o przedsiębiorstwach z koncesją, których jest około 390, zużywa 22 miliony ton, z czego 5 milionów zużywają ciepłownie. To są takie przedsiębiorstwa, które produkują tylko i wyłącznie ciepło. Pozostałą część elektrociepłownie, które produkują ciepło i energię elektryczną. Większy problem przewidujemy mogą mieć ciepłownie, ponieważ elektrociepłownie w większym stopniu zaopatrywane są przez Polską Grupę Górniczą, Węglokoks. Mają również duże firmy własne, podmioty, które zajmują się importem węgla. Natomiast w tym segmencie mniejszych przedsiębiorstw, ciepłowni, zużywamy rocznie około 5 milionów ton. Dobrze, potrzebujemy 5 milionów ton, a ile mamy teraz przygotowane na przykład? Właśnie, na pewno mamy to, co zabezpieczy nam Polska Grupa Górnicza, czyli 1 800 000. Węglokoks dostarczy 300 tysięcy, czyli 2 miliony 900 tysięcy musimy importować. Jesteśmy teraz w trakcie i wcześniej już ogłaszania przetargów, na które zgłasza się czasem jeden podmiot, czasem się nikt nie zgłasza, czyli na pewno nie mamy jeszcze tych 2,5 miliona, może około 3 milionów zgromadzonych na placu i to będzie wyzwanie kilku najbliższych miesięcy jeszcze. No to co się wtedy wydarzy? Załóżmy, że to ten gorszy scenariusz, że nie uda się zdobyć tyle węgla, ile trzeba. To co wtedy będzie działo się w pana domu, w moim domu, w domu tych ludzi, którzy nas słuchają? To jest kwestia związana z obniżeniem na pewno temperatury w mieszkaniach. Zresztą myśmy robili takie badania, mówię o izbie gospodarczej, ponad 2 lata temu. I z tych badań wynika, że średnia temperatura w naszych mieszkaniach to jest 22 stopnie Celsjusza. Mówię o sezonie grzewczym. I wtedy już namawialiśmy, żeby obniżyć tą temperaturę do 20 stopni Celsjusza ze względów zdrowotnych, ze względów na niższe rachunki, niższą emisję CO2. Dzisiaj, gdybyśmy obniżyli
tą temperaturę o te 2 stopnie w naszych mieszkaniach, to około 1 000 000 ton mniej zużyjemy węgla, czyli ten deficyt się zmniejsza. Pamiętajmy również, że jest jeszcze z 2021 roku rozporządzenie Rady Ministrów, które przewiduje, iż w sytuacji nadzwyczajnej, a teraz mamy taką sytuację kryzysu, możliwym jest w oparciu o plan, który przygotowuje każde przedsiębiorstwo, zwrócić się za pośrednictwem wojewodów do Rady Ministrów, a ta to rozporządzenie wprowadzi w życie. Ono mówi o ograniczeniach między innymi w dostawach ciepła, co oznaczałoby, że oczywiście zgodnie z prawem w sytuacji kryzysowej może tak się zdarzyć w niektórych miastach, że nasze grzejniki będą chłodniejsze i ta temperatura nie będzie 22, nie będzie 20 stopni, może być 18, może być 17. Ale tak jak powtarzam, staramy się za wszelkie pieniądze, za wszelką cenę ten węgiel kupić, ale tutaj jest jeszcze, są jeszcze dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, przedsiębiorstwa muszą mieć pieniądze na to, żeby kupować tak drogi. No właśnie, no bo skoro ten węgiel jest znacznie droższy, to wy musicie mieć pieniądze, a ceny ciepła no też są w jakiś sposób regulowane, prawda? Przez Urząd Regulacji Energetyki zawsze urząd zatwierdza indywidualnie każdą taryfę na ciepło. Natomiast to trzeba powiedzieć otwartym tekstem, że jak podaje tenże sam Urząd Regulacji, rentowność naszej branży jest ujemna. Są problemy z płynnością finansową. Czyli żeby kupować tak drogi węgiel, potrzebne jest wsparcie państwa poprzez na przykład uruchomienie gwarancji kredytowych dla tych przedsiębiorstw po to, by mogły zaciągać pożyczki w różnych bankach i kupować ten towar, jakim jest węgiel. To z jednej strony, a z drugiej strony postulujemy i też wystąpiliśmy do premiera z oficjalnym pismem, żeby zastosować efektywną pomoc dla gospodarstw domowych. No właśnie, wysłaliście takie pismo do kancelarii premiera, w którym ostrzegacie, że rząd mógł pominąć 15 milionów Polaków, czyli tych nas, którzy mają ciepło z sieci. Mówiąc wprost, poprosiliście, żeby objąć tym dodatkiem węglowym, tym dodatkiem osłonowym, czyli te 3000 na węgiel, mówiąc najprościej wszystkich, tak? Nawet jeżeli ktoś nie ma pieca węglowego w domu. Przyszła jakaś odpowiedź już z kancelarii premiera? Nie mamy jeszcze odpowiedzi, natomiast myśmy wystąpili z taką kompleksową propozycją, by pomagać gospodarstwom domowym, a kryterium pomocy powinno być ustanowione na poziomie dochodowości. Czyli po pierwsze, trzeba pomagać tym gospodarstwom, których nie będzie stać na to, żeby regulować rachunki za ciepło. I to nie ma znaczenia, czy to ciepło jest produkowane na węglu, czy przy wykorzystaniu gazu, czy odnawialnych źródeł energii. Czyli nasz postulat zmierza do tego, żeby kryterium przyznawania pomocy było kryterium dochodowym, natomiast rodzaj paliwa nie ma tutaj znaczenia, bo jest wielka różnica między niezadowoleniem związanym z podwyżkami cen, a z brakiem możliwości regulowania opłat. To jest niezwykle istotne. I to będzie miało tak swoje problemy. Będzie, oczywiście, ale to jest również bardzo ważne, ponieważ dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły windykować należności, czyli pozyskiwać środki i dzięki temu móc prowadzić działalność polegającą na produkcji, dostawie ciepła. No właśnie, czyli szkoduje nam się duży problem. Przypomnę, że naszym gościem cały czas jest Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepło Polskie. Pan mówił o tym, o ile my powinniśmy zastanowić się, rozważyć obniżenie temperatury w domach, czyli jak powinniśmy zimą troszeczkę skręcić kaloryfery, żeby to nie było na maksimum rozkręcone. A jak wygląda obniżanie temperatury z waszej strony? Teraz, jeżeli z ciepłowni przeciętnej, mówię teraz jak najbardziej zrozumiałym językiem, więc proszę wybaczyć, jeżeli będę za bardzo upraszczał. Mamy ciepłownię, wychodzi rura z tą ciepłą wodą, która idzie do nas do kaloryfera. Od was, jaka jest temperatura tej wody, która wychodzi w świat, w miasto? U nas oczywiście temperatury w sieciach są różne, ale w tak zwanym sezonie grzewczym to jest temperatura dostarczana do tak zwanych węzłów cieplnych na poziomie 105-110 stopni Celsjusza. Dochodzi do tak zwanego węzła, czyli miejsca, gdzie ciepło jest oddawane wodzie, która krąży w instalacjach wewnętrznych budynku. I ta woda wraca po oddaniu ciepła w mieszkaniach, no i ma temperaturę
około 70 stopni Celsjusza. Okej, czyli mamy, dobra, powyżej 100, a jeżeli będzie problem, to do ilu wy obniżycie, do ilu branża może obniżyć tą temperaturę wysłaną, jeżeli nie uda się pozyskać nam tego węgla, który powinniśmy mieć? No bo jakieś ciepło będzie, tylko co to będzie, 50, 60 stopni? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, ponieważ określone zmniejszenie temperatury powoduje zmniejszenie od razu ilości, w tym przypadku węgla. Więc indywidualnie przedsiębiorstwo, mając świadomość, ile węgla ma, jakie ma zużycie, jakie są przewidywane temperatury zewnętrzne, jakie są realne temperatury zewnętrzne, będzie do tego dostosowywać temperaturę w sieci. No ale już musicie przygotować jakieś plany awaryjne, plany ewentualnościowe. No już pan mówił, no ile potrzebujemy, mamy zabezpieczoną niecałą połowę naszych potrzeb, więc załóżmy, że nie uda się tego zrobić. No może zwiększymy, że będziemy mieli 2/3, może 3/4. To co wtedy? Jaki wtedy jest ten plan działania? Właśnie obniżenie temperatury z waszej strony, tylko do ilu? Tak jak powiedziałem, to jest indywidualnie, każdy z przedsiębiorstw, bo to rozporządzenie obowiązuje i nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa robienia planu awaryjnego, planu kryzysowego. Opracowywuje o takich ogólnych założeniach. Natomiast o ile dokładnie temperatura w sieciach może być niższa, to będzie zależało od tego, jakie mamy warunki na zewnątrz. Jedno jest pewne, będziemy robić wszystko, żeby jakieś ciepło płynęło, ponieważ to jest kwestia i bezpieczeństwa całej infrastruktury, którą mamy. A i kwestia życia i zdrowia też bardzo często. Ale również, i to jest podstawowa sprawa, to jest kwestia dostarczania ciepła. Stąd też w tym planach kryzysowych jest również hierarchia obniżania i na pewno tego nie będziemy robić w stosunku do szpitali, żłobków, etc., czy budynków, w których przebywają ludzie chorzy. Oczywiście taki plan też jest indywidualnie robiony przez przedsiębiorstwa. No rozumiem, że przede wszystkim co, firmy, hale, zakłady przemysłowe, co może być odcinane? No wiadomo, że nie domy, wiadomo, że nie szkoły, wiadomo, że nie szpitale, tak? Więc co? Tak jak pan powiedział, te budynki, gdzie najmniej narażone jest zdrowie i życie ludzi w pierwszej kolejności. To będziemy robić. A jesteśmy w stanie wskazać regiony, które są najbardziej zagrożone? Da się gdzieś wskazać, że któreś części kraju mogą mieć problem, bo na przykład są tam słabsi operatorzy, a może są jakieś inne względy? Nie, my mamy, tak jak wspomniałem, około ponad 390 przedsiębiorstw. I nie ma takiego podziału geograficznego na przedsiębiorstwa, które na przykład zaopatrują się węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, czy węgiel importowany. Większość, czy też duża część firm w wschodniej części, oczywiście w większym stopniu kupowała węgiel rosyjski, który zresztą był transportowany pociągami. Czyli więc wschód Polski może być zagrożony, tak? Może być, przy czym ja też nie wyciągam takich wniosków stricte geograficznych, bo tak jak powiedziałem, są również przedsiębiorstwa, które używają węgiel importowany, a są i na południu Polski, więc geograficznie nie można takiej jednoznacznej mapy zagrożeń zaprezentować. Tak jak powiedziałem, jeżeli już chcemy jakiegoś podziału dokonać, to na pewno w gorszej sytuacji będą małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ one w większej części kupowały, czyli używały węgiel importowany. Rozumiem. Spróbujmy teraz popatrzeć na to praktycznie, bo na początku rozmowy pan ostrzegł, że istnieje drobne ryzyko, że ta temperatura, która będzie w naszych grzejnikach, w naszych kaloryferach, może być nieco niższa. To taki przeciętny człowiek, co ja mogę zrobić? Załóżmy, jeżeli mieszkam w bloku, niech to będzie, nie wiem, jakaś wielka płyta albo w jakimś nowym budownictwie. Wiadomo, że sam tego bloku nie ocieplę, on coś ma. Ale czy ja coś, szykując się na tę zimę, mogę zrobić, poza tym, żeby kupić sobie ciepłe ubrania do mieszkania? No teraz trochę przesadzam, ale są jakieś rzeczy, które mogę, mieszkając w bloku, to jest jednak duża część ludzi, mogę zrobić, żeby jakoś było lepiej, skuteczniej i cieplej? Tak, jak wspomniałem, my od lat już namawiamy do racjonalnego korzystania z ciepła, bo proszę zwrócić uwagę, nauczyliśmy się oszczędzać wodę, nauczyliśmy się już racjonalnie postępować z odpadami komunalnymi, wiemy, że trzeba oszczędzać energię elektryczną. Podobnie jest z ciepłem. Są bardzo proste zasady, które powodują, że racjonalnie korzystamy z ciepła. Na przykład, jeżeli wietrzymy mieszkanie, a wietrzymy nawet też i zimą, czyli w sezonie grzewczym, to róbmy to zdecydowanie szybko, otwórzmy szeroko okna,
ale na bardzo krótko. Nie zasłaniajmy grzejników, czy jakimiś zabudowami, czy też czasem jest i pranie suszone na grzejnikach. Nie róbmy tego. Mamy w większości przypadków już zawory regulacyjne przy grzejnikach. Na wieczorem, w nocy przykręcajmy te zawory, bo nawet jeżeli będziemy mieli w nocy temperaturę kilkanaście stopni, to nic się nie stanie. Myśmy nawet to wskazali, ponieważ współpracujemy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i lekarze wskazują na to, że temperatura nawet nocą może być na poziomie 17 stopni, nic nam się nie stanie. To jest nawet korzystne dla naszych dróg oddechowych. A zatem, jeżeli wychodzimy z mieszkania, przykręćmy te zawory przy grzejnikach. Są to proste, ale zasady, tylko wymagają wypracowania pewnego nawyku. I to możemy zrobić jako mieszkańcy, efektywnie korzystać z ciepła. Jest też sens pójść do parketu budowlanego, kupić świeże uszczelki, zwłaszcza jak mam stare okna i powymieniać sobie? Oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, to jak najbardziej. Przy czym oczywiście to jest trochę trudniejsze w przypadku budynków wielomieszkaniowych, w blokach, etc. Łatwiej jest to zrobić w domach jednorodzinnych, ale jak najbardziej. Zresztą te procesy termomodernizacyjne postępują w Polsce systematycznie i bardzo wiele na przykład budynków z wielkiej płyty tak zwanej zostało poddanych termomodernizacji, gdzie okna też się oczywiście wymienia. To też się zdarza. Czy ten problem, który my teraz mamy, bo to taka strasznie w sumie pesymistyczna wizja, trochę przypominająca coś, co działo się 30-40 lat temu, a czego większość z nas już nie pamięta takich problemów. Czy to jest problem jednoroczny? Czy on będzie wracał i kolejnej zimy, i jeszcze następnej, i jeszcze następnej? Czy tylko teraz raz zaciśnijmy zęby i już będzie dobrze? Po raz pierwszy się spotkaliśmy z taką sytuacją, no tak jak pan wspomniał. Przez 30 lat nie mieliśmy takiego zagrożenia, ale też nie mieliśmy tak kryzysowej sytuacji związanej z wojną tuż za granicami naszego kraju i to wywołaną przez kraj, który jest potentatem, jeżeli chodzi o dostawę surowców. Na pewno ten problem będzie, bo lepiej zawsze być przygotowanym na gorszy scenariusz, dlatego ja nie roztaczam katastroficznej wizji, bo staram się pokazać to, co możemy zrobić jako przedsiębiorcy, to, co możemy zrobić jako odbiorcy i staramy się wskazać to, co powinien i może zrobić rząd. Ale może być ten, i będzie ten problem do końca, myślę, kwietnia 2023 roku. Mamy czas na to, żeby szybciej dywersyfikować dostawy nośników. Węgiel w naszym przypadku, mówię o ciepłownictwie systemowym, to jest 69%, gaz 10%, odnawialne źródła energii 10%. Czyli musimy mieć również możliwość jako przedsiębiorcy realizować inwestycje. Zmierzam do tego, że w naszych taryfach, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki, musi być zawarty taki element, jakim jest zwrot na kapitale. Bo tak wspomniałem, rentowność branży jest ujemna. My dzisiaj się skupiamy i koncentrujemy na tym, żeby w miarę bezpiecznie przetrwać najbliższych kilka miesięcy. Ale musimy również inwestować, czyli mieć własne środki na wkład własny, żeby zmieniać strukturę nośników, czyli jak najszybciej odchodzić od węgla, inwestować w odnawialne źródła energii różnego rodzaju. No myślę, że gaz też będzie paliwem. No ale też rozumiem, sama sieć przesyłowa, tak pamiętamy, co jakiś czas się pojawiają takie obrazki pękniętej rury, wielkiego zadymienia, co też powoduje, że ludzie marzną. To w Warszawie parę razy się też zdarzało w bardzo spektakularny sposób. Czy ten fakt właśnie, że mamy rosnące ceny, że no jest problem ewidentnie z taryfami, pan mówił, że niektóre przedsiębiorstwa idą na stracie albo mają bardzo ograniczony zysk, czy to odkładanie inwestycji, które teraz też się rzeczy będzie musiało nastąpić chociażby z powodu drogiego węgla, jest jakimś zagrożeniem dla nas? Powoduje, że częściej mogą zdarzać się awarie? Nie, to nie ma wpływu, dlatego że musimy mieć środki i to mamy środki na bieżące utrzymanie. Czyli na ten plan minimum jest, remonty, tak? Nie ma tylko na większe inwestycje, rozumiem, systemowe. Remonty, konserwacje są wykonywane na bieżąco, natomiast żeby zrobić takie inwestycje na miarę transformacji sektora, na miarę tego, co wynika z przepisów chociażby Green Dealu czy
Fit for 55, to jest taki nowy dokument unijny, który stawia nowe cele, no to potrzebujemy znacznych środków, by móc tego typu inwestycje realizować. Czy da się odpowiedzieć na pytanie, kto zawalił? Bo wiadomo, że cała sytuacja to jest zupełnie oczywista, wynika z tego, co się dzieje na wschodzie, w kwestii wojennej, na którą nie mieliśmy wpływu, zupełnie jasna sprawa. Ale czy tu się nie pojawiły jakieś problemy, gdzie należałoby zapytać, czemu myśmy mieli zapewnienia, że będzie super, a nie jest super? Że, mówiąc najprościej, czy ktoś coś zawalił w całym tym problemie naszym ciepłowniczym? Mogę mówić w imieniu naszych przedsiębiorstw i naszej organizacji. Myśmy nie zawalili, dlatego że już w marcu dokonaliśmy analizy, mając informacje o wybuchu wojny i przewidując, że będą problemy z dostawami węgla, ale też i gazu. Myśmy zrobili taką analizę dotyczącą gazu. Przesłaliście wnioski do ministerstwa albo do rządu? Przesyłaliśmy też tego typu informacje. Pokazaliśmy, że wspomniana przeze mnie luka w sektorze tym najbardziej zagrożonym, czyli w sektorze ciepłowni, może być na poziomie 2 milionów ton. Wskazywaliśmy również na potrzebę większego zaangażowania na przykład Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Postulowaliśmy i dalej postulujemy, żeby uruchomić właśnie tą pomoc dla przedsiębiorstw, polegającą na uruchomieniu gwarancji kredytowych po to, żeby móc kupować tak drogie paliwo. I postulujemy równolegle, aby efektywną pomocą objąć gospodarstwa domowe, by te najbardziej narażone na ubóstwo energetyczne gospodarstwa, rodziny mogły płacić za tak drogie w tym. Jak wysłaliście ten raport, te ostrzeżenia, to badanie, była jakaś reakcja ze strony rządu, władz centralnych? Obserwujemy, czy coś się zmienia. No, cieszy nas na przykład informacja, która już jakiś czas temu się ukazała, że właśnie ta Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma zwiększony budżet, że ma zająć się... Ale to chwilę temu się wydarzyło, tak na dobrą sprawę. Ma zająć się, tak, dostawami węgla, nie wiemy jeszcze na jakich zasadach. Cieszy nas też ta ostatnia informacja medialnie przekazana z resortu klimatu i środowiska, że są prace nad uruchomieniem gwarancji kredytowych dla przedsiębiorców, którzy najbardziej tego potrzebują. Tylko wie pan, jest 25 lipca. Czy my zdążymy do jesieni, zimy? Tak, tutaj czas będzie odgrywał i odgrywa szalenie istotną wagę. Tak jak powiedziałem, myśmy jako branża, jako sektor zareagowali od razu. Mówi pan, że potrzeba czasu i rzeczywiście czas będzie odgrywał, ale strasznie taka dyplomatyczna odpowiedź. Rozumiem, że jest duże ryzyko, że możemy się nie wyrobić. Trudno mi to ocenić, ponieważ to należałoby zapytać przedstawicieli administracji rządowej, na jakim etapie są prace, chociażby nad tymi gwarancjami, nad wielkością sprowadzanego paliwa, bo ja mam tą wiedzę i myślę, że ta wiedza jest również po stronie rządowej, że po pierwsze, jest bardzo duża konkurencja dzisiaj na rynku unijnym, ponieważ ten gaz, który był wykorzystywany do energii elektrycznej, a nie będzie dostarczany w takiej ilości przez Rosjan, musi być zastąpiony węglem. Oszacowaliśmy, że przy zużyciu całej Unii węgla na poziomie 123 milionów ton, dodatkowy import będzie około 50 milionów ton. Jest konkurencja, jeżeli chodzi o statki. Trzeba brać pod uwagę zdolności przeładunkowe polskich portów, szacowane od 7 do 9 milionów ton. Potem ten węgiel trzeba przewieźć efektywnie. Mamy sygnały na przykład z PKP Cargo, że zwraca się do przedsiębiorców, żeby teraz kupowali, bo w ostatnim kwartale mogą mieć kłopoty. Ale przedsiębiorcy muszą mieć pieniądze i musi być towar, żeby teraz móc... I tych problemów kupować. Jest coraz więcej. Przetłumaczę to tak, skrócę w jedno słowo, mamy przerąbane. To po prostu trzymajmy się ciepło i to jest chyba najlepszym podsumowaniem. Naszym gościem był Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Oby jakoś tam się udało, ale jednak pewnie trzeba się szykować na pewne problemy. Taki wniosek, myślę, można wysnuć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia.